Słuchaj, jak najbardziej. Tak, ale to wszystko jest jakoś tak blisko. Aha, okej. Okay. No to trafiłam z tym Nowym Jorkiem. No. To jak pojedziesz tam na Sylwestra, to jeszcze weź ze sobą kamerę. Tak, no do Stanów wybieram się co roku znów i ciągle nie mogę tam trafić, a już bardzo mi tęskno po ostatnich podróżach i pewnie na... Jest osobny plan tak naprawdę na Stany, ale to jest jeszcze... Daleko. Lato. A może lato, okej. Okay. Przyniosłeś też płytę. Zgadza się. No właśnie, dwa zdania na temat tej płyty, słuchaj. Co dwa zdania. Płyta została nagrana właśnie w Teatrze Les Perruet w Avignon w lipcu tego roku. Jest to zapis koncertu, takiego jaki jest, bez żadnych poprawek, przeróbek i tak dalej. Mastering i mix zrobił Przemysław Dzięgiel. Także osoba, która bardzo często mi pomaga i robimy razem dużo, myślę, ciekawych rzeczy. Mhm. I niech to będzie nagroda w naszym konkursie. No właśnie, a konkurs będzie jaki? Pytanie niech konkursowe. Będzie związany z festiwalem. Otóż, który festiwal w Avignon odbył się w tym roku? Który to już festiwal odbył się w Avignon w tym roku? No właśnie, który to już festiwal? Na pewno nie jest nie pierwszy i nie drugi, no nie. I nie trzeci, i nie czwarty, i nie dziesiąty. Taka mała podpowiedź. No fajnie, także dla wszystkich fanów mamy właśnie tą płytę. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, który odbył się festiwal w tym roku. I no tak jak wspominałam, na pewno nie pierwszy. Słuchaj, wyjazd dzisiaj, wyjeżdżasz. Tak, a gdzie będziemy mogli Cię usłyszeć w najbliższym czasie? Przyszły rok. Tak jak sobie rozmawialiśmy poza anteną, grudzień przeznaczam mocno na dokończenie wszystkich etapów, które mają się złożyć w jedną całość. W jedną całość i to już będzie koncert plus, powiedziałbym, czyli forma wieczoru autorskiego po prostu, na który ma się złożyć i projekcja filmu, i koncert, i wernisaż. Czyli dużo pracy przed Także tobą. Dużo pracy, studio, pracownia, samochód. A czasem relaks jest? Na co? Na relaks. Aha, nie znasz tego słowa, tak? Nie, jasne, ja staram się jednak dbać o to i równoważyć, no bo przy ilości jakichś tam zajęć różnistych trzeba o to dbać zdecydowanie. Także sport, relaks. Jest, to najważniejsze. Słuchaj, w takim razie życzę Ci szerokiej drogi, bo dzisiaj wyjeżdżasz. Merci. No i życzę Ci tego, żeby Ci się udało dokończyć wszystkie Twoje plany i żebyśmy mogli na przykład przyjechać z kamerą i na Twój koncert połączony właśnie ze stołą Twoich prac. Mam Jasne. Nadzieję, że jak nie styczeń, to luty, tak? Gdzieś te miesiące, tak? Tak, tak, tak. Myślę, być może jeszcze jeszcze w grudniu gdzieś w Poznaniu zagram. No, być może będzie to Blue Note. Mam nadzieję, że jak zwykle się uda, bo zawsze jakoś tak krótko przed świętami w Blue Note koncert gram. Mam nadzieję, że to w tym roku też się uda. Który to już festiwal odbył się w Avignon? Takie jest pytanie konkursowe. Jeżeli znacie odpowiedź, dostaniecie właśnie taką płytę Wojtka Więckowskiego. Pytanie będzie oczywiście, ukaże się na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Warto mieć właśnie tą płytę w swoim domu, bo muzyka jest naprawdę fajna. Tak jak jeszcze Wojtek też podkreślał, działa na wyobraźnię, więc zamykamy oczy i się wsłuchujemy. Szkoda, że nie można zrobić tego teraz, ale... Kto dostanie? Zapraszam na koncert. No więc właśnie, koncerty będą już niedługo. Wojtek, serdecznie Ci dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Drodzy Państwo, w takim razie teraz zapraszam na teledysk.